Dewizą mojego działania jest skuteczność w realizacji postulatów mieszkańców. Ulica Podleśna w Nowej Wsi i ulica Gościniec w Nowej Wsi. Ulica Podleśna, doprowadzenie wody wzdłuż całej ulicy, dawno oczekiwana inwestycja, również oświetlenie, nowo wybudowane oświetlenie, jak również remont drogi. W przyszłości powinno być również zrobione tutaj odwodnienie, czyli wykopanie z jednej strony rowów. Czeka nas również odwodnienie ulicy Gościniec w stronę Borowianki. W tym roku jeszcze ma być robiona koncepcja tego odwodnienia. W latach następnych remont tej drogi, połączenie Nowej Wsi z Borowianką. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Borowianki to przede wszystkim budowa chodnika. Po jednej stronie jezdni słupy energetyczne, bardzo blisko jezdni, brak możliwości przejścia. Po drugiej stronie rowy, zwiększenie ruchu kołowego, zwłaszcza tirów, ze względu na dojazd do trasy na Warszawę i wybudowanie Polo Marketu. Wykonaliśmy chodnik na długości 300 metrów wraz z odwodnieniem. Jest to pierwszy etap budowy chodnika do końca Borowianki. Drugi etap będzie jeszcze w tym roku zakończony na początku miesiąca listopada. Długość tego odcinka to 600 metrów. Następny etap w latach przyszłych. Inwestycja najważniejsza na Borowiance i najdroższa ubiegłej kadencji to budowa drogi wraz z chodnikami na odcinku 300 metrów i odwodnienie do rzeki, wszystko rowem krytym, z dofinansowaniem ze środków unijnych ponad 900 tysięcy złotych dofinansowania. Również chodnik w stronę Kamyka, ulica Tartakowa, pewien odcinek jest zrobiony w tym projekcie. Przeniesienie krzyżyka, usytuowanie go całkowicie w innym miejscu. Dalej, dalsza część tej drogi ulicy Olszowiec jest normalnie stucznia i w latach przyszłych powinno się kontynuować realizację budowy tej drogi. Ulica Tuwima, załatwiany od 10 lat temat odstąpienia paru metrów z C-Farmu na rzecz gminy i wybudowanie chodnika celem poprawy bezpieczeństwa dzieci, przejścia do szkoły, zwłaszcza ten początek ulicy Towima. Było strasznie, w tej chwili jest dobrze zrobione. Duży skos i miejsce dosyć widoczne. Dalej szkoła, zespół szkół w Kamyku. W tym roku będzie robiona koncepcja rozbudowy szkoły i zagospodarowania całego terenu wraz z boiskami sportowymi. Planowana jest budowa przedszkola, budynku dla klubu osobnego, siłowni, placu zabaw nowego, zwiększona znaczna ilość parkingów dla rodziców, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza wtedy, kiedy są zebrania, samochody na ulicach stoją, bardzo jest ciasno. Myślę, że w przyszłym roku przystąpimy do robienia projektu rozbudowy tej szkoły. Osiedle w Kamyku. Dawno temu był zrobiony pierwszy etap oświetlenia, najładniejszy w gminie. Natomiast w chwili obecnej został nam drugi etap oświetlenia i trzeci. Myślę, że w przyszłym roku drugi etap oświetlenia będzie robiony. Na projekt Rada Sołecka przeznaczyła już pewne fundusze na to oświetlenie. Drogi. Jest część tylko dróg utwardzonej na osiedlu w Kamyku i to jest rzecz dosyć bardzo ważna, bo po deszczach ciężko przejechać i po tych dziurach, które są na osiedlu. Boiska sportowe. Nabyliśmy grunty. Jest stworzone nowoczesne, zapasowe boisko sportowe dla klubu i dla młodzieży szkolnej. Również teren zakupiony za szkołą właśnie posłuży do
do rozbudowy tej szkoły. Policja samorządowa jest to apolityczne ugrupowanie społeczne skupiające ludzi różnych środowisk, różnych zawodów z terenu całego powiatu kłobuckiego. Celem naszych wspólnych działań jest skuteczny udział w życiu samorządowym na terenie wszystkich gmin powiatu kłobuckiego. Pragniemy skupić ludzi zaangażowanych i kompetentnych w różnych dziedzinach życia społecznego, którym zależy na rozwoju swoich środowisk lokalnych, wierzących w sens pracy dla dobra wspólnego. Nasz program wyborczy chcemy realizować wspólnie z mieszkańcami przez aktywność samorządów gmin powiatu, samorządów osiedli i sołectw, radnych w radach gmin i Radzie Powiatu oraz ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Ugrupowanie nasze ze względu na cel jest ugrupowaniem wyborczym, zmagającym swoją aktywność wokół wyborów samorządowych.